Siemano, witam w kolejnym odcinku z przeglądu inwestycji oraz ekwipunków widzów. Możecie je wysyłać tutaj na tym kanale na Discordzie. Jeszcze konkursik na tego Greyhandzika, żeby wziąć udział, trzeba zostawić suba, lajka i napisać Discord w komentarzu, albo chyba że macie przypięty TradeLink. No i żebym mógł więcej takich rzeczy organizować, to zapraszam na Skins Monkey, strona do kupowania, wymieniania swoich skinów. Jak nigdy nie byłeś, możesz wbić z linku w opisie, zobaczyć co tutaj jest ciekawego. No i strona nie wlicza cen naklejek, cen floatów, więc można szukać jakichś ciekawych rzeczy, no i zarabiać na tym, albo po prostu zgarnąć sobie coś ładnego do pogrania. No i tak, z kodem Rafikos masz plus 35% więcej do wpłaty, więc no, dość dużo, nie? Lecimy z pierwszym ekwipunkiem. Widz tutaj ma kupione tańsze holo ze Sztokholmu oraz kapsułki, więc myślę, że to całkiem taki stable, że to powinno sobie elegancko rosnąć w czasie. Kapsułki z Antwerpu, Entropic, no i mamy, widz kupił sobie trochę RMR-ów, kandydaci, więc myślę, że spoko, no bo mamy tutaj Tailu, który może bardzo fajnie to ciągnąć. I myślę, że RMR-y to jest ciekawa opcja, taka dość niedoceniona, a przez wygląd tych naklejek, przez to, że są no, naprawdę tanie w porównaniu do innych, to myślę, że to będzie z czasem sobie po prostu rosło. I jak ten event, wiadomo, no supply jego był bardzo duży, mieliśmy tylko 3 kapsułki do wyboru, więc to nie jest raczej takie coś, że nagle w miesiąc 2 zł to 6 zrobi, no takie coś się nie wydarzy, ale wiecie, powolne wzrosty, myślę, że jak najbardziej. Dalej O-Nation, o tutaj, złoty 70, fajnie, wzrosło ta naklejka, dalej jak się zdrapuje to bardzo ładnie to wygląda, to tło po prostu nie widać go, więc no ciekawe, ma być trochę tych O-Nation, Movistarsy, RMR więcej, Outsidersi, Fallen, ok, ścięło mi, i jakieś papiery z Paryża. Ok, zobaczmy co tu jeszcze w schowkach, mniej więcej, Antwerpik, jakiś Paryż. Ok, jeszcze w Paryż ma być w miarę dużo zainwestowane, więc spoko, nie? Myślę, że taki też dość zesplitowany ten ekwipunek, tylko tam skrzynek jakiś brakowało. Dogrywam jeszcze tutaj ekwipunek Betoniarza, bo dzisiaj tam robiliśmy trade, no i będzie miał taką niespodziankę, mam nadzieję jak zobaczy. Zaczynamy od skinków, mamy po prostu fajne, ładne skiny do broni, którymi się gra. Dalej, jakieś pojedyncze kandydaty, a nie, dobra, są dwa kapsuły kandydata, holo, tutaj głównie to jest Paryż, jakieś pojedyncze Wildfire, okej, okay. Tutaj widzę, że jest bardzo zesplitowane pomiędzy różnymi rzeczami, Antwerpik, więc spoko, fajne skrzynki, mamy Paryż i więcej Paryża w glitterach, z tego co widzę, też jakieś papiery mamy, okej, okay. I to ode mnie kupił Furię, więc tak, moim zdaniem jak holo to właśnie bardziej Sztokholm, Antwerp. No i tutaj ogólnie te rzeczy są dość zesplitowane, co pozwala nam w miarę ubezpieczyć się troszkę, jakby jakaś konkretna inwestycja poszła w dół. Natomiast może bym się skupił na właśnie kupieniu jakiejś konkretnej, większej inwestycji. Nie wiem, jakieś kapsuły, konkretne skrzynki, cokolwiek tam będziesz uważał. Lecimy dalej, miner. Na początku wita nas loadoutik Asimovów. Ogólnie taki ekwipunek w białym kolorze zrobiony. Dalej, Into the Bridge, Bad New Eagles, czyli tanie holo z Paryża tutaj mamy. No i skrzynie załamania w ilościach dużych. I z tego co pamiętam, widz chyba mówił, że kupował za 3,20, więc kupił je dość drogo. Czy może na tym zarobić? Jak najbardziej, nie wiem, zaraz sobie w sumie zobaczymy ceny. Na pewno jak skrzynia by wypadła, no to fajny pik, no i myślę, że on musi, i myślę, że widzu, musisz naprawdę to wyhaczyć, żeby to sprzedać i wtedy móc zgarnąć ten profit, bo kupiłeś dość drogo, no 3,20, no to aktualnie gdybyś chciał sprzedać, no to podatek zje, więc no musisz to snajpić, znaczy nie wiem, czy nie polecałbym ci po prostu ustawić jakichś sellorderów, no choć na pewno ciężko będzie je dopasować, no bo załóżmy, że kosztuje 3,40, wypada, no to ile zrobi, 4 zł, może 5, a może nie zrobisz takiego performance'u przez to, że ta cena już jest dość napompowana, więc to dość ciężko wstrzelić, no ale myślę, że takie w zależności od tego, jaki jesteś na tym profit, czyli dodajesz sobie podatek plus profit, jaki byś chciał na jednej skrzynce, no i na farta można powystawiać. Ok, no i ostatni ekwipunek dzisiaj. No kurczę, gamma dopplerek, kiedyś miałem, znaczy nie tego, bo to jest phase drugi, tak? Natomiast no i naruszenie kwarantanny, też bardzo śliczna wubka. Ogólnie tutaj zielony klimacik ekwipunkowy. Mam jeszcze jakąś skrzynię breakoutów. Ok, no i zobaczmy. A, dobra, tutaj po prostu są skrzynki i ładne skiny. Dobra, to jest na tej zasadzie. Mamy coś jeszcze w kontenerach, jakieś papiery, jakieś trochę holo. Ale głównie tutaj po prostu fajne skinki. No i bardzo mi się podoba, nie? Ogólnie myślę, że zielony loadout jest jednym z moich ulubionych. Dzięki za dziś, do następnego, cześć, pa, pa.